Dobra. No co, Kacperku? Chodź tu do mnie. Będziesz moim asystentem dzisiaj. No, a dzisiaj z Rąsi nie chce mi się ustawiać statywu i kombinować. Może będzie sprawniej, szybciej, a jak nie, no to coś pomyślę. O, chwilę znowu nie było filmu. Jednak coś tam było, pracy nad sobą. Z jednej strony, jak już to, o czym mówiłem, odkopałem, to stwierdziłem, no okej, ale czego brakuje? No, brakowało sensu życia. Tutaj gdzieś tam się odniosło to wszystko do tego, co Viktor Frankl w swojej dziedzinie psychologii, którą stworzył, że filozofia sensu w ogóle, psychologia sensu życia. Polecam. Człowiek w poszukiwaniu sensu o jego przeżyciach w Auschwitz. Jesteś mętlik w głowie, ale jakoś to poskładam. O. Także właśnie zacząłem szukać sensu. Od razu na początek powiem, jakby się to ciągnęło, to zawsze można przyspieszyć. Ostatnio mi kilka osób powiedziało, że się lepiej ogląda moje vlogi w przyspieszonym tempie. No to jak coś, to półtora razy, dwa razy i jazda. No, tak myślałem, że już w miarę wszystko podkopywane, a właśnie z tego sensu nie ma gdzieś. Dalej się przekopuję przez seriale z dzieciństwa. One w pewien sposób nadawały sens temu, jak się kształtowałem, temu, co było dla mnie istotne, jak widziałem życie, co jest ważne w życiu, co ma sens w życiu. Nie wiem, czy o tym już nagrywałem film, czy nie, ale najwyżej się powtórzę. Właśnie odnosi się sensu. Czym jest sens? W sumie w języku angielskim, bo to takie najprostsze odniesienie dla mnie, sens oznacza zmysł. Albo odnosi się do czucia odczucia. Więc jak coś nie ma sensu, it makes no sense, czyli nie powoduje odczucia, nie powoduje rezonansu, czyli dla takiej osoby jest nieistotne. Ale to tylko dla tej osoby, której nie powoduje rezonansu. Nie rezonuje z tą osobą. Tak ja to widzę. A ja sobie tak właśnie żyłem, no miałem takie też przecież motywy. Akurat się nimi wiele nie chwaliłem, ale jak miałem totalną załamkę i brak chęci do życia, to takim sensem stały się koty. Być za kogoś, za jakąś istotę odpowiedzialnym. Po to, żeby jak miałem takie wątki, gdzie miałem ochotę się zabić, bo nie widziałem sensu życia i w ogóle byłem totalnie wrogo nastawiony do siebie. Odnośnie tej wrogości, to nawet ostatnio tak tutaj patrząc na tą zmianę na ramieniu, tak patrzyłem na nią dłużej i się pojawiła myśl, że to są te zmiany na skórze, to są ślady wojny samego ze sobą. To są ślady wojny. Tam, gdzie bomby spadły, czy jakby to nazwać. No. A to też takie coś się pojawiło i zacząłem iść tym tropem. Też gdzieś jakieś właśnie tropy agresji wewnątrz siebie, wobec siebie, podejścia do samego siebie, no to już od dłuższego czasu. Bo duża część życia moja była skoncentrowana na tym, że nie jestem taki, jaki bym chciał być. A to, jakie bym chciał być, było wszystko praktycznie oparte na zewnętrznych punktach odniesienia. No. Więc tak bardzo chciałem być jakiś, gdzie był to taki kolaż, zlepek różnych rzeczy właśnie, między innymi w serialach zaobserwowanych. Na przykład właśnie dlaczego i w ogóle z tymi serialami nie chciało mi się i książek mi się nie chciało w pewnym momencie czytać, uczyć mi się nie chciało, praktycznie mało co mi się chciało. Jedyne co to tak naprawdę mnie wciągnęło ostatnio to granie na komputerze, zwłaszcza taka gra strategiczna, znaczy trochę tych gier jest, akurat tam mnie wciągnęła Ashes of the Singularity. Coś w niej było takiego, że i może trochę w fabule i w mechanice rozgrywki, ale jakby chciałem instynktownie
podziałać ze swoim jakby strategicznym myśleniem też na zewnątrz, w życiu, w materii. Troszkę podszlifować to, to strategiczne myślenie. Więc mnie to mocno ściągnęło. Przy okazji siedzenie, granie pozwoliło mi sobie poukładać pewne rzeczy, poobserwować pewne rzeczy. Też wczoraj stwierdziłem, że właśnie odnośnie takiego strategicznego myślenia, że na przykład akurat było przy podnoszeniu, przenoszeniu stolika, że tak starając się wykorzystać cały jakby cały szkielet, cały mechanizm ruchu, aparat ruchu, okazało się, że strasznie tylko ciągnę plecami. Mimo że wiem, jak to powinno wyglądać, to ciało koncentruje się na tym, żeby plecy wtedy zapracowały, jak ja podnosiłem ten stolik. I zauważyłem, że właśnie to ma na przykład odniesienie właśnie do gier strategicznych, gdzie w grze strategicznej trzeba tak operować zasobami, żeby w konsekwencji całość dała efekt, zapracowała. No są misje, gdzie można, że tak powiem, jednym rodzajem jednostek, czy jednostkami jednego gatunku, rodzaju wygrać misję. Ale to jest tylko misja. A w innej misji już się zmieniają warunki, zmieniają się zasoby. No i trzeba stosować to po trochu wszystkiego. Jak w ciele, jak z ruchem w ciele. Więc tutaj takie neuroświadome rozkminy. Też czytam książkę Igora Witkowskiego odnośnie nadchodzących przemian na Ziemi. Jakoś powolutku staram się przez nią przebrnąć. Ostatnio mi pomógł, swego czasu na MTV leciał serial Golden Boy. Takie popieprzone anime, troszkę przesączone erotyką, ale z drugiej strony przez to jest zabawnie. Ale dawno, dawno temu się leciało na niemieckim MTV to anime. Chyba w środę, około 21, 22, jakoś tak później leciało. No ale po niemiecku. Coś tam z niemieckiego rozumiem, z kontekstu też wyczytywałem, ale nie do końca wiedziałem, o co come on. Kiedyś udało mi się znaleźć na sieci ten serial, to jest całe 6 odcinków, no to akurat były polskie napisy do tego. Po angielsku albo po japońsku, już po angielsku sobie nawet poradził z tego, co mówią. A już sobie z oryginalnym dubbingiem japońskim oglądałem, z polskimi napisami. I faktycznie gdzieś tam też znalazłem, jak ten serial gdzieś w wieku nastoletnim ukształtował mój sposób podejścia do pewnych rzeczy. Dał wzór właśnie to, jak filmy, seriale, media pokazują fajtłapowatość energii męskiej. No okej, akurat w tym serialu koleś się ostatecznie wybraniał z tych sytuacji i też dużo rzeczy było niepokazanych na pierwszy rzut oka, jakie wrażenie sprawiał, co też było częścią mojego życia, gdzie ogólne wrażenie było jedno, a pod spodem było drugie i ludzie mi to potem mówili, że wiesz, na początek to w ogóle byłem odpychający często, a później mnie bliżej poznali, to albo sobie to potwierdzali, albo o 180 stopni zmieniali zdanie na mój temat. Zresztą w ogóle duża część życia była oparta na takim wrażeniu. No, ale właśnie też tam znalazłem cząstkę siebie, cząstkę mojego sensu. Takie puzzle układam dotyczące sensu mojego życia, mojego istnienia. Co mysza? Zamknięty pokój, to chce się dostać. No, schodzi trochę ze mnie. No, nabuzowane było tych słów. Już wczoraj miałem nagrywać, ale w końcu jakby odreagowałem nagrywając miks. Wrzucę linka do niego. Trochę pomiksowałem transidła. Wieczorem, znaczy wieczorem, w nocy sobie tego słuchałem, bo aż mi miło było odlecieć przy tym, co stworzyłem. No. Też przez chwilę zresztą nawet było kazanie dla młodzieży.
odnośnie przechwałek, a raczej zamiar i wykonanie. Bo tak jest, chodzi mi po głowie właśnie takie hasło swego czasu Oleg użył, że zamiar ruchu dla układu nerwowego też jest ruchem, tylko mikroruchem, albo przygotowaniem do ruchu, więc cały organizm tak naprawdę się w głębi szykuje, jakby miał ten ruch być wykonany, albo wręcz uważa, że jest wykonany, albo jest zamrożony w trakcie wykonywania. Ale mówienie o zamiarach, no to jest mówienie o zamiarach, a młodzieży 5-letniej trzeba było wytłumaczyć, że przechwałki przechwałkami, ale liczy się realizacja i jakość tej realizacji. Także też trochę taka rozmowa samego ze sobą. No. A że w Human Design to jest reflektorek mały, to daje mocno jak lusterko. Kto wie, to wie, kto nie wie, to i będzie chciał sprawdzić, co sobie znajdzie, o co chodzi z Human Design i reflektorem. No. A dzisiaj też takie ciekawe myśli przyszły w ogóle. Byłem w szoku, że nasi włodarze miejscy zlecili koszenie trawy z takiej na taką, na pasach zieleni, na jednej drodze dwupasmowej. Głupota. Tam, gdzie już była skoszona, to już połowa albo jedna trzecia, to było po prostu sucha ziemia, siano, a później się dziwić, że to wszystko usycha, jak koszą niepotrzebnie. Spokojnie mogłoby to rosnąć jeszcze w górę i zatrzymywać wilgoć. Mysza za chwilę. Wpuszczę cię, to mi będziesz przeszkadzać. No. Także między innymi właśnie ta książka Igora Witkowskiego o nadchodzących przemianach na Ziemi. Właśnie tam jest sporo na początku poświęcone obłędowi społecznemu, który się wkoło dzieje. Gdzie ona już była napisana jakiś czas temu, teraz była ona szybko dokończona, niedawno wydana. Coś mnie tknęło właśnie, żeby ją kupić, tak ją sobie powoli czytam. Klikam podstawką od stotyku, coś muszę robić. Gdzieś układ nerwowy musi sobie stworzyć ten ruch. W ogóle też odnośnie ruchu, tak kliknęło mi, dlaczego na przykład dzieci mogą się strasznie wiercić we śnie. Zwłaszcza obecnie, choć ja też się wierciłem. I tak mi dzisiaj kliknęło, że w ciągu dnia dziecko, będąc unieruchomione, no akurat ja dużo przebywałem przed telewizorem, bo siedząc w szkole, ale na przykład no, oglądając telewizję, czy tam przeżywając te przygody, teraz dzieci oglądając, czy grając na telefonach, tam gdzieś też się wczuwają, przeżywają to, ale często są unieruchomione i to działa jak proca. Ten ruch gdzieś jest w ciele, tworzy się napięcie, tworzy się zapis tego ruchu, który byłby wykonany, ale nie jest wykonywany, no bo nie ma go jak wykonać, na przykład grając w grę, ale się człowiek wczuwa w bohatera, ten bohater różne rzeczy robi i nasze ciało wczuwając się ma wrażenie, że tam jest, ale ten ruch nie jest wykonywany w materii. Więc tak mi przyszło do głowy, że przez to dzieci później mogą odreagowywać to w formie właśnie wiercenia się. Ja też strasznie potrafiłem karuzelę całe po łóżku robić, gadać przez sen, czasami stawać, trochę chodzić koło łóżka w nocy i tak mi poczułem, że to było właśnie to, że na przykład siedziałem, oglądałem, przeżywałem z bohaterami, brałem w swojej wyobraźni udział w akcji tego, co się działo, a siedziałem na przykład tak jak teraz praktycznie, coś tam się powierciłem, poruszałem, no ale to był tylko ułamek tego ruchu, który gdzieś tam w głowie był wykonywany, więc organizm sobie to w cudzysłowie czyścił przez noc. Też taka refleksja z dzisiejszego dnia taka. Proca neuroruchowa. Na przykład.
No, a też właśnie zacząłem tak rozmawiałem ze znajomą po zajęciach, które dzisiaj rano miałem. Tak zaczęliśmy właśnie, pojawiły się takie informacje właśnie odnośnie, tak rozmawiamy tego, co się dzieje na świecie, też w Stanach Zjednoczonych, bo ona zastanawia się, czy właśnie zostawać tu w Polsce, czy jechać do Stanów, ale tam też to płonie. Dużo miejsc są rabowane, robi się niebezpiecznie. I tak przyszło mi do głowy, że z informacjami, zresztą w ogóle też miałem esej na zaliczenie z angielskiego na studia do napisania odnośnie rozwoju technologii, gdzie też 2/3 to bardzo, bardzo pesymistyczne podejście pod wieloma względami. Na tą chwilę, co się dzieje, jeżeli to się nie zmieni, to faktycznie może być kiepsko. Ale nie będę tego rozwijał. Ale też się ciekawie zazębia takie synchro. W każdym razie, nie wiem, ile razy już mówię to w każdym razie, ale w każdym razie tak mi przyszło do głowy, że z informacjami jest jak z jedzeniem. Że ludzie wolą gotową papkę. Informację wysoko przetworzoną. Niewiele mającą wspólnego z informacją ze źródła. Jakkolwiek to duchowo nie zabrzmi, ale wysoko przetworzona informacja już ma niewiele wspólnego z informacją źródłową często. I tak samo często jest z jedzeniem, że ludzie wolą kupować jedzenie wysoko przetworzone, które, jeśli chodzi o wartości odżywcze, ma często nijakie albo wręcz jest szkodliwe. I z informacjami jest tak samo. Tak mi dzisiaj się pofifolozofowało. Zobaczymy, co jutro będzie na sittingerach, będzie o racji. W zeszłym tygodniu było też ciekawie, też dwa spotkania były. Jedno było, to ja, nie było tematu, ja, gdzieś mi wpadło krzyk dziecka. Kilka dni wcześniej przed spotkaniem szedłem i hasło krzyk dziecka niesie ze sobą tyle możliwości, tyle różnych wariantów, od pozytywnych do negatywnych, że no, interesujące to było. Drugi temat był zarzucony tam przez znajomego odnośnie intencjonalnego krzywdzenia siebie. To akurat był jego osobisty temat. Też ciekawie się rozmowa potoczyła. No, jutro jest oracji. Może być ciekawie. Muszę zmienić rękę. I się w ogóle trochę poruszać. Wygadałem pewne rzeczy i się układ nerwowy musi przeładować. No, 19 minut, zaraz będę kończył. Chyba. Zaraz stąd kacperku wychodzimy. No, zrobiako. No, także właśnie takie ciekawe rzeczy odnośnie. A właśnie też dzisiaj czytam w tej książce Igora Witkowskiego odnośnie tego. Futro przyleciało na obiekt. Czytałem właśnie odnośnie tego, że też dużo tego, co się dzieje na świecie, tak, to co nazywał obłędem społecznym, to wynika to i z wychowania, ale też z edukacji. W ogóle z jakiegoś takiego nastawienia społeczeństwa, ale na przykład to, jak edukacja wygląda. Dawniej to się robiło sprawdziany, było się sprawdzanym też ze sposobem myślenia fakt. No, często trzeba się było trzymać metody nauczyciela i już, mimo że wynik dobry, dochodząc inną metodą. Nie zawsze się liczyło, ale to już była kwestia nauczyciela. To teraz często wystarczy podać dobrą odpowiedź, nie znając sposobu dojścia do tego. W sumie tak pisząc ten esej z angielskiego też właśnie, że ludzie chcą mieć gotową papkę podaną. Jeśli chodzi o właśnie technologię, której używają, niekoniecznie w ogóle nawet się zastanawiając, jak to chodzi, przepraszam, jak to chodzi, jak to jest stworzone, jak to działa, a tylko ma po prostu klik, przycisk i się wszystko robić. Ale jak już trzeba coś więcej podubać, pokręcić, to się zaczyna problem. W sumie w DJ-ce jest podobnie, gdzie przycisk teraz w kontrolerach grając z plików cyfrowych. Przycisk synchronizuj i część roboty wykonuje kontroler. No niby fajnie, tylko że już sam się przekonałem. Nie używam synka, ale to jak
struktura utworu odczytuje program do miksowania, już nie zawsze jest dobrze interpretowane przez program, to jaka jest struktura utworu i przy synchronizowaniu automatycznym mogą cuda na kiju wyjść. Albo i cuda bez kija. Tak mi przyszło do głowy. Czy mając przysłowiowy kij w dupie, człowiek jednocześnie jest tym cudem na kiju? Ale mi wpadło teraz. No, chcesz być cudem, sać se kij w dupę. No. Ale fakt. Lepiej, żeby się wszystko samo robiło. Ale znalazłem jakąś motywację właśnie dzięki temu Golden Boyowi. Ruszyłem z zaliczeniami, z nauką na studiach. Mimo, że dalej, że tak powiem, temat mojego być albo nie być na uczelni jest, że tak powiem, otwarty. Skoro jest otwarty, no to jadę z koksem. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Będę informował. Co na razie zrzutki na studia nie robiłem. A nawet jakby mnie wyrzucili, możliwe, że będę musiał zrobić, żeby zaległości uregulować. Bo przy tym, jak to się teraz niby się wszystko zaczyna otwierać, ale to wszystko takie niepewne, chybotliwe, że no chwilami może spowodować wizja taka marnych zarobków i problemów z utrzymaniem się może spowodować doła konkretnego, że się faktycznie nie chce wstawać. No ale na przykład taki sens właśnie mi wpadł prosty. Często mówiony przez... Ja akurat to kojarzę ze spotkaniami tresury Andrzeja i Olega, to właśnie z Andrzejem, że sens życia. Budziliśmy się tutaj po to, żeby robić fajne rzeczy. Więc myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. W ogóle tak, może też wrócę, ale nie wiem, czy mi dnia starczy właśnie, żeby sobie z trochę archiwalnych tresur poprzeglądać, poodnosić się do tego. Może swoje stare pokomentuję, tak jak planowałem robić. Pomysłów jest trochę, tylko czasu niekoniecznie starczy na to. No, w sumie jak ma się coś wydarzyć, to się wydarzy, co ma się coś zrobić, to się zrobi. No, sporo przemyśleń. Ja na razie właśnie pracuję z tym sensem jeszcze. Trochę jest lepiej, ale czuję, że jeszcze trochę puzli zostało do ułożenia. A też ostatnio właśnie po tym spotkaniu odnośnie krzywdzenia samego siebie, gdzieś tam było też temat różnych lęków się przewinął, to następnego dnia, to był w piątek, no w sobotę trafiłem właśnie taki jakiś lęk. Wczoraj tak mi przyszło, że tak obserwując go cały czas, gdzieś on siedzi, nawet nie jestem w stanie go zlokalizować, choć tak jak teraz to jakbym go poczuł tutaj w lewej stronie twarzy, ale właśnie jakieś takie dziecięce mocne opuszczenie i krótko mówiąc, to jest lęk, który jest nazwany tak bardzo się boję, tak bardzo się boję. Jest związany z jakimś poczuciem opuszczenia, samotności, nie wiem czy. Czyli za dzieciaka zostałem po prostu, tak jakbym został, tak jakby to, nie wiem, pierwsza noc samemu w domu, czy coś tego typu. Jak dojdę, co to jest, to się podzielę. Chyba, że to będzie taki hardcore, że lepiej nie będzie się tym dzielić. Ale nie sądzę. Bardziej to jest właśnie taki coś tego typu, że takie poczucie opuszczenia, osamotnienia. Wiem, że ciemno samemu i się boję. Tak jakbym właśnie za dzieciaka gdzieś został właśnie sam na noc w domu. Nie jestem w stanie zlokalizować, kiedy mogłabym mieć taka sytuacja, jak praktycznie cały czas z kimś byłem, ale była opieka nade mną. No ale takie przychodzą pierwsze myśli na to. Będę musiał się położyć to od razu, nawet jakby ktoś był ciekawy, jak się wprowadzą w taki stan, gdzie organizm zaczyna chętniej rozmawiać, to po prostu kładę się na boku w pozycji embrionalnej i przytulam się obydwiema rękami po prostu, tak na krzyż. A się akurat wzięło z jednego układu na zumbie, gdzie właśnie jest odnośnie przytulania, to jest takie
przytulenie się na krzyż, ręce skrzyżowane, dłonie położone na barkach, no to ja sobie tak właśnie krzyżuję dłonie, kładę się wygodnie, tworzę sobie właśnie jak najwygodniejsze warunki, kładę się w pozycji embrionalnej z tak złożonymi rękami i organizm wtedy chętnie współpracuje. To jest mój sposób. Kiedy organizm się czuje na tyle bezpiecznie i spokojnie, że jest w stanie zająć się takimi sprawami. I to będzie na tyle dzisiaj. No, tam jeszcze coś może powklejam, tego linka do Miksa, te namiary na książki. Frankla polecam, zresztą Igora Witkowskiego też, można sobie posłuchać na YouTubie. Takie ogólne jego wystąpienia są. Poszczegóły, no to trzeba iść do książek. Się napisał ich od groma i jeszcze trochę. Jestem w szoku, że w tak krótkim czasie tyle książek napisał. Musiał naprawdę siedzieć i zasuwać z tematem. No, do Miksu linki podrzucę. Tyle chyba. No, do następnego razu.